Obejmując urząd burmistrza Wrocławia, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy Wrocław. Tak mi dopomóż Bóg. Złożenie ślubowania przez radnych Rady Miejskiej w Wrocławiu, wybranych w głosowaniu w dniu 7 kwietnia 2024 roku. Przed przystąpieniem do ślubowania proszę przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej w Wrocławiu, panią Barbarę Niedzielską, o wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze na radnego Rady Miejskiej w Wrocławiu. Będę teraz wyczytywał alfabetycznie państwa radnych. W tym wyjątkowym dniu szczególnym. Szanowni Państwo, w tym szczególnym i wyjątkowym dniu dla Państwa, jak i dla mnie, gdzie pełniłam funkcję przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej w Wrocławiu, pragnę wręczyć Państwu i nowemu burmistrzowi zaświadczenie wyboru na radnego Rady Miejskiej oraz burmistrza Wrocławia, panu Macieja Jemioło. W imieniu swoim, a także członków komisji życzę Państwu owocnej pracy oraz wytrwałości w podejmowaniu działań, które będą zawsze służyły ukierunkowane na dobro mieszkańców gminy Wrocław i miasta Wrocław. Gratuluję serdecznie. Białek Karol. Wolta Grażyna. Gwóźdź Edward. Jurek Zbigniew. Kopacz Konrad. Kwaśniowska Joanna. Kaja. Myjak Władysław. Nowak Daniel. Dziękuję. Rusin Krzysztof. Dziękuję.
Surdel Mateusz. Weber Grażyna. Wójcik Andrzej. Żmuda Leszek. Zgodnie z artykułem 19 ustęp 1 ustawy o samorządzie gminnym Rada Miejska wybiera ze swojego grona przewodniczącego i jednego do trzech wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady. W głosowaniu tajnym. Została taka wydana propozycja do mnie. Dużo o tym myślałam, bo jest to bardzo poważny obowiązek i zobowiązujący. Analizując życie prywatne, zawodowe moje i tutaj wiem, jakie to są obowiązki, zdecydowałam się. Czy Państwo radni mnie wybiorą? Okaże się to teraz w wyborach. Zachęcam, wiem, że Państwo znacie mnie. Jestem osobą w miarę spokojną, choć czasem też lubię tak się odezwać, jak jest lekka przesada. Ale kieruje mnie spokój i zgoda, bo wiem, że w zgodzie zbudujemy dużo, dużo więcej, osiągniemy większe cele, a tak naprawdę jesteśmy wszyscy jakby zależni od siebie i razem współpracujący. Zapraszam do oddania głosu. Dziękuję. Protokół komisji skrutacyjnej. Wybrany na sali sesji Rady Miejskiej w Przedsławiu w dniu 7 maja 2024 w celu przeprowadzenia wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Przedsławiu. Radny Daniel Nowak, przewodniczący, radny Jakub Mika, członek, radny Mateusz Surdel, członek. Stwierdza, co następuje. Na ustawową liczbę 15 radnych obecnych w czasie głosowania według listy obecności było 15 radnych. W głosowaniu wzięło 15 radnych. Oddano głosów nieważnych. 0. Oddano głosów ważnych 15. Zgłoszeni kandydaci na przewodniczącego Rady Miejskiej w Przedsławiu otrzymali następującą ilość głosów. Joanna Katarzyna Kwaśniowska 15 głosów. Bezwzględna większość głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady wynosiła 8 głosów. Komisja skrutacyjna stwierdza, że pani Joanna Kwaśniowska otrzymała wymaganą ustawowo bezwzględną większość ilość głosów obecnej co najmniej połowy ustawowego składu Rady Gminy w głosowaniu tajnym i tym samym została wybrana na przewodniczącego Rady Miejskiej w Przedsławiu.
Szanowni Państwo, no mam tremę. Ślicznie dziękuję za to zaufanie, za ten mandat. Jest to funkcja, która no, jest w pewnym sensie wyróżnieniem, ale też i ze wielkim zobowiązaniem. To wyróżnienie też otrzymali Państwo radni od naszych mieszkańców. Mam nadzieję, że teraz przy tak solidarnej jedności, która już teraz to tak można powiedzieć wskazała, liczę i ufam, że osiągniemy dużo dobrych celów, dojdziemy do kompromisów, ponieważ mamy wszyscy wspólny jeden cel, taką mam nadzieję. Dobro i bezpieczeństwo dla całej naszej małej ojczyzny, którą jest gmina Przecław. Jeszcze raz dziękuję wszystkim. Zgłoszeni kandydaci na wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Przecławiu otrzymali następującą ilość głosów. Karol Białek 15 głosów, Andrzej Wójcik 14 głosów. Bezwzględna większość głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady wynosi 8 głosów. Komisja rekrutacyjna stwierdziła, że pan Karol Białek otrzymał wymaganą bezwzględną większość głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym i tym samym został wybrany na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Przecławiu. Komisja skrutacyjna stwierdziła, że pan Andrzej Wójcik otrzymał wymaganą ustawowo bezwzględną ilość głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym, tym samym został wybrany na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Przecławiu. Na tym protokół zakończono i podpisano. Dziękuję. Wysoka Rado, drodzy Państwo, chciałem Państwu podziękować za zaufanie, jakie mi obdarzyliście. Chcę pełnić tą funkcję w zgodzie, spokoju i służyć mieszkańcom dla dobra wszystkich mieszkańców. Dziękuję. Do ślubowania proszę przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej w Przecławiu, panią Barbarę Niedzielską, o wręczenie zaświadczenia o wyborze pana Macieja Jemioły na burmistrza Przecławia. Następnie proszę pana Macieja Jemiołę o podejście do mównicy i złożenie ślubowania. Szanowni Państwo, w imieniu swoim oraz całej Miejskiej Komisji Wyborczej w Przecławiu serdecznie gratuluję nowo wybranemu burmistrzowi Maciejowi Jemiołę oraz życzę owocnej pracy i wytrwałości w podejmowaniu działań, które będą zawsze ukierunkowane na dobro mieszkańców gminy i miasta Przecław. Serdecznie gratuluję. Obejmując urząd burmistrza Przecławia, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy Przecław. Tak mi dopomóż Bóg. Szanowni Państwo, już jako nowo wybrany burmistrz Przecławia, serdecznie jeszcze raz Państwa witam. Witam panią Krystynę Skowrońską, posłankę na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Witam nową przewodniczącą Rady Miejskiej, radnych Rady Miejskiej, dyrektorów
jednostek organizacyjnych, prezesów spółek i wszystkich Państwa zgromadzonych na tej sali. Przepraszam za mój głos, ale nie zdążyłem się wykurować. Jednak zapalenie krtani nie jest tak łatwo wyleczyć. Moje takie pierwsze wystąpienie zacznę, proszę Państwa, od podziękowań. I serdecznie, tu będzie mi się miło głos. Chcę podziękować mojej małżonce. Za wsparcie, za pomoc, bo naprawdę decydując się na start w wyborach samorządowych na tak zacny urząd, jak jest burmistrz Przecławia, jest to bardzo ciężka praca. Praca, która wymaga wiele wyrzeczeń, poświęceń i poświęceń tych rodzinnych, a to boli. Dlatego jeszcze raz dziękuję. Szanowni Państwo, teraz chyba już będzie lepiej. Zawsze mi się łamie głos, jeśli chodzi o rodzinę. Serdecznie też chciałbym podziękować mojej całej rodzinie, wszystkim przyjaciołom i znajomym, którzy pomagali mi w tej kampanii. Kampania nie była łatwa, kampania była długa. Mieliśmy dwie tury, które pokazały wybór jednak nowego burmistrza w naszym mieście, gminie Przecław. Chcę też serdecznie podziękować mieszkańcom całej gminy Przecław, bo trzeba tu powiedzieć, że nasza gmina pokazała, co jest ideą samorządu, kto tworzy ten samorząd, bo proszę Państwa, samorząd tworzą mieszkańcy. Nie my, my jesteśmy tylko wybierani, jesteśmy przedstawicielami w terenie naszych mieszkańców, którzy wyrażają swoją wolę w wyborach, kto ma daną jaką funkcję sprawować. I trzeba tu powiedzieć, że gmina Przecław zdała ten egzamin na szóstkę. W całym powiecie mieleckim mieliśmy największą frekwencję wyborczą. Nie wiem nawet, czy nie w całej Polsce, tego nie sprawdzałem, bo to nie o to tu chodzi, ale pokazaliśmy w powiecie, że jednak dobro naszej gminy leży po stronie mieszkańców. Też trzeba powiedzieć, Szanowni Państwo, że do drugiej tury poszło więcej wyborców niż do pierwszej. To jest chyba ewenement w skali całego kraju. Na spokojnie to sprawdzę, bo to naprawdę zapisze się w annałach naszej tutaj samorządności i tutaj mieszkańcy pokazali nam, że to oni sprawują władzę, a my jesteśmy tylko ich wykonawcami. Za to im naprawdę bardzo serdecznie dziękuję. Te 3200 głosów, które zdobyłem, zobowiązuje mnie, proszę Państwa, do ciężkiej pracy na rzecz naszego samorządu i tutaj na ręce Pani Przewodniczącej, naszych radnych tutaj miejskich, nowo wybranych, mamy tutaj młodość i doświadczenie, także wydaje mi się, że będziemy wypracowywać bardzo dobre decyzje, jak najlepsze dla naszego tutaj, dla tej naszej małej ojczyzny i już te głosowania na panią przewodniczącą czy wiceprzewodniczących pokazały, że jesteśmy jednością i tutaj składam obietnicę jako nowo wybrany burmistrz, że ta jedność ma być, proszę Państwa, ma być szacunek dla drugiej osoby. To jest podstawa egzystencji całego samorządu. Musimy działać na rzecz naszej małej ojczyzny ponad podziałami politycznymi, jeżeli ktoś jest w polityce, bo ja jestem bezpartyjny, jak każdy wie, ponad nawet jakimiś tam poglądami światopoglądowymi. Musimy zawsze patrzeć na dobro, czy to zwykłego mieszkańca, czy powiedzmy jakiejś szerszej społeczności i podejmować takie decyzje, które będą decyzjami wypracowanymi wspólnie, nie jednostkowo. Wiadomo, że nie zawsze będziemy się zgadzać w niektórych kwestiach, ale o to właśnie tutaj chodzi. Ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby wypracować jak najlepsze decyzje, które posłużą później realizacji tych celów, które zamierzamy robić przez tą najbliższą kadencję. Także jeszcze raz serdecznie wszystkim dziękuję, którzy przyczynili się do tego, że objąłem tą zaszczytną funkcję i obiecuję być tym człowiekiem, którym jestem zawsze i się nie zmieniać. Dziękuję. Witam w to święto w gminie
Dzisiaj dla bardzo wielu z Państwa jest bardzo ważny dzień. Dzień obejmowania funkcji w samorządzie. Chciałabym wszystkim Państwu radnym pogratulować tego wyboru i zaufania na funkcję w samorządzie, przedkładając te życzenia i gratulacje na ręce Pani Przewodniczącej. Myślę, że to, co jest dla nas ważne, to samorząd, to troska o sprawy lokalne. W sposób szczególny chciałabym pogratulować przed chwilą wygłaszającemu rotę przysięgi panu burmistrzowi, bo to jest dla niego ważny dzień. Dla pana Macieja Jemioły to jest powrót w to miejsce, w którym kiedyś pracował, ale w zupełnie innej funkcji. I przedkładając państwu, czy składając państwu te życzenia, gdzie wszyscy zapewniacie, i tak każdy ma w sercu pracować dla wspólnoty lokalnej, dla swoich sąsiadów, dla swoich przyjaciół, dla swoich rodziców. To jest to jedna z najważniejszych dewiz. Będziecie Państwo podejmowali decyzje dotyczące inwestycji, dotyczące spraw lokalnych. I tej samorządności przez ileś lat takiej wprost nie było, że pieniądze szły każdorazowo i samorząd mógł decydować. Życzę Państwu, bo w mojej funkcji jako posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej samorządność to rządzenie się na dłużej. Jednakowe szanse dla wszystkich samorządów. Dobre decyzje w samorządzie. Świetna edukacja. Panie burmistrzu, życzę, żeby w sercu oprócz spraw inwestycyjnych były sprawy dotyczące edukacji i oświaty, bo one są największą inwestycją w przyszłość młodego pokolenia. I są to rzeczy ważne, na sali są Państwo dyrektorzy, ale wszystkim naprawdę tego życzę, żeby te przedsięwzięcia, które będą podejmowane na terenie miasta i gminy Przedsław, były akceptacje. Chcę powiedzieć, że dyskusja, spór jest rzeczą naturalną, ale konsensus i wspólna decyzja jest rzeczą na końcu. Dla mnie w sposób szczególny jest miasto Przedsław ważne, jako że w 2010 roku ono odzyskało prawa miejskie. Mam nadzieję, że się do tego przyczyniłam. I jest to zupełnie inne funkcjonowanie. Jesteśmy jednym, Przedsław jest jednym z trzech miast powiatu mieleckiego, a zatem to również jest nobilitacja. Czego Państwu życzyć? Wytrwałości, konsekwencji, ale przede wszystkim życzę Państwu wszystkim sukcesów. Mam nadzieję, o to, o czym powiedział pan burmistrz Maciej Jemioło, że ta frekwencja pokazuje tą obywatelskość. Ale ta frekwencja to również w przyszłości zebrania, spotkania i rozliczania. Gratuluję raz jeszcze na ręce Pani Przewodniczącej wszystkim Państwu, Paniom, Panom Radnym, Panu Burmistrzowi z Zarządem Miasta i Gminy życzę sukcesów, bo wiem, jak na sercu leżą te sprawy obecnemu Panu Burmistrzowi. Z podziękowaniem za pracę w poprzednim latach na pewno Przedsław wypiękniał, Także mam nadzieję, i ja sobie też, Państwo sobie deklarowali współpracę. Ja deklaruję, że w sprawach istotnych, ważnych dla miasta i gminy Przedsław będę zawsze dla Państwa wsparciem. Będziemy na ten temat rozmawiali i proszę pozwolić jeszcze przy okazji, że nie tylko od siebie, ale w tej drugiej roli od pracowników Rady
zarządu Banku Spółdzielczego w Wrocławiu również przekażę Państwu Radnym, Wysokiej Radzie, zarządowi na ręce Pana Burmistrza najlepsze życzenia. I Wrocław stawi. Wrocław będzie rozliczał. Życzę sukcesów. Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca, Pani Poseł, Panie Burmistrzu, Państwo Radni, koleżanki i koledzy będący tutaj na sali, koleżanki i koledzy w Urzędzie Miejskim, pewnie przy komputerach, drodzy mieszkańcy gminy Wrocław. Niczym przejdę, Pani Przewodnicząca i Panie Burmistrzu, do podziękowań, gratulacji. Chciałabym po raz ostatni jeszcze ten jeden raz publicznie, gdyż obserwują nas na pewno mieszkańcy całej gminy, podziękować wszystkim mieszkańcom za współpracę w okresie ostatnich 5,5 roku. Współpraca układała się bardzo dobrze, wiele osób zostało przyjętych w urzędzie, na zebraniach wiejskich, intensywnie w owym okresie osobiście ze swoimi współpracownikami pracowałam. Głosy krytyki, refleksji zawsze są potrzebne, ponieważ nikt nie ma monopolu na wiedzę, władzę, na jakiś sposób zarządzania. Kieruję ogromne słowa podziękowania do Państwa radnych. Dziś na sali towarzyszy sesji inauguracyjnej pan radny Pleban z Dobrynina, więc jakby na pana ręce, panie Gienku, podziękowania dla całej rady. I pan Marek Kocuk, przepraszam, do zasłonięty jest. Te 570 uchwał podjętych przez poprzednią Radę Miejską, gdyż drzwi zamknęły się, a otworzyły się nowe drzwi dla nowej Rady Miejskiej i dla pana burmistrza Macieja. Nowe drzwi. Dziękuję jeszcze raz. Zaszczytem było dla mnie służyć gminie Wrocław, jej mieszkańcom. Życzę tylko zdrowia, uśmiechu i opieki pani wrocławskiej. Dziękuję bardzo.